Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam księdza Tadeusza Kusego, franciszkanina, pracującego obecnie w Republice Środkowoafrykańskiej. Przyjechałem do Kinszasy w dniu, kiedy Ojciec Święty wracał z Polski. To było 10 czerwca 1979 roku, w niedzielę Trójcy Świętej. Czyli najpierw był Zaire. Najpierw był Zaire, tak. Rozumiem. A kiedy była Republika Środkowoafrykańska? To zaczęło się w styczniu 1990 roku. W międzyczasie tam zacząłem pracę parafialną w sektorze razem z braćmi z Polski. I w 80 roku wezwano mnie, żeby pomóc w grupie braci jako wychowawca i byłem mistrzem nowicjatu przez 6 lat tam w Kongu. Od 80 do 86 roku do końca 86. Wróciłem do Polski trochę na leczenie, na wypoczynek. Później byłem 2 lata na studium w Instytucie Katolickim we Francji, w Paryżu. Ja skończyłem, otwarła się nowa misja, wezwanie Kościoła do diecezji Bankasu, to jest diecezja na wschodzie tego kraju. U nas to by była diecezja przemyska gdzieś, koniec, bruk na wschodzie. Parafia została bez księdza, bez obecności kapłana na stałe przez 2 lata. I dla nas, braci mniejszych, to była jakaś odpowiedź na wezwanie, które Franciszek usłyszał na początku, słowa Chrystusa: Franciszku, idź na prawny Kościół, który jak widzisz upada w ruinę. Czyli charyzmatem, można powiedzieć, ojca zgromadzenia jest naprawianie Kościoła. Pomoc, tak, naprawianie, pomoc, podtrzymanie. Papież Innocenty III, gdy zatwierdzał regułę ustnie, program życia Franciszka, miał podobno taki sen, że widział, że wielki Kościół papieski na Lateranie chwieje się, kruszy i prawie upada. I widział mnicha małego, który podbiega i ramieniem podpiera Kościół. I następnego dnia spotkał Franciszka, którego prawdopodobnie już widział wcześniej, ale powiedział: nie, nie, taka reguła to nie wystarczy, to jest za bardzo surowe. Ale powiedział: ten człowiek pomoże Kościołowi. Pięknie. Ale w Afryce to nie chodziło o naprawianie, ale o zakładanie, prawda? Tak, i pomoc. I pomoc. I właśnie, czy jakie wyobrażenia w ogóle ksiądz miał o tej przyszłości swojej misyjnej? Czy w ogóle po przyjeździe do Afryki te wyobrażenia pokrywały się z tą rzeczywistością? Czy było coś zaskoczeniem? Jak ksiądz przyjmował tę nową rzeczywistość? Pan Bóg ma swoje drogi. Mówi, to co bracia, którzy wyjechali wcześniej, bo ja mówię, pierwsi franciszkanie nasi z Polski, z różnych prowincji pozbierani, wyjechali w 70 roku. Ja byłem na ich pożegnaniu i wysłaniu na misję w naszej bazylice w Katowicach, w Panewnikach, jako młody kleryk po pierwszym roku, trzymając tubę, bo była wielka burza, pamiętam wtedy, w niedzielę. Rozwaliło transformator tam w sektorze, w dzielnicy, także nie było prądu i trzeba było ratować się jakimś nagłośnieniem takim przenośnym. I tak stałem między wyjeżdżającymi na misję, trzymając, i pamiętam, że oni później opowiadali, jak to tam jest. Mówię, no to będę może z wami kiedyś. Ale wracam do pytania. Wyobrażenie było takie, jak było na filmach, na opowiadaniach. Burz, nie, trudy, wyjazdy, wioski. No. Taka walka z żywiołami. Z żywiołami nie, może z trudami życia codziennego. Może tak, że trudy, że braki tego czy tamtego, jeżeli chodzi o warunki życia. Ale mówię, Pan Bóg ma swoje drogi, bo ucieszyłem się, że nauczyłem się języka kiluba, że mogłem pomóc ludziom. Na Boże Narodzenie już czytałem po 4 miesiącach kazanie. Na Wielkanoc mogłem już mówić bez kartki, jak to się mówi, nie? Ale przełożeni powiedzieli: chodź pomóc do formacji młodych franciszkanów. I wtedy powoli sobie uświadomiłem, że to jest aktualna też wizja pomocy Kościołowi. Że nie tylko prowadzić sprawy parafialne, ale jeżeli chodzi o wychowanie, przygotowanie przyszłych ludzi. Teraz RCA. Przyjechaliśmy, powierzono mi parafię. Byłem 10-11 lat proboszczem dużego sektoru tam nad granicą z Sudanem. I znowu powiedziałem tak, no jesteśmy w parafiach, ale po nas co? I bracia przełożeni z Rzymu też mówili, jesteście tam, żeby założyć zakon, że trzeba myśleć o młodych. Dlatego my jedziemy do stolicy, gdzie są możliwości spotkania młodych, którzy skończyli szkołę średnią, bo takie są wymogi, nie? I tam jestem od 10 lat. I powiedzmy, taka konfrontacja była, że w moich marzeniach, może młodzieńczych jeszcze czy nie, to była praca raczej parafialna, bo taki jest i taki jest obraz, który nam dają tutaj na misjach. Może się mniej mówi, a to jest bardzo ważne, wydaje mi się, nie tylko u nas, ale i bracia kapucyni z nami, i siostry, które są w Kamerunie czy inne,
wysiłku wychowania młodych, czy do seminarium, czy do życia zakonnego. I że to jest aktualnie pomoc Kościoła. Dodałbym jeszcze jedno, że nie jesteśmy już tak jak dawniej pionierami, że nie jesteśmy już tymi, którzy zakładają Kościół. Być może jeszcze są jakieś takie terytoria, ale bardzo mało. Raczej jesteśmy tymi, którzy towarzyszą Kościołowi, już istniejącemu, żeby trwał, żeby był mocny, żeby się rozwijał. Jako ci, którzy mają doświadczenie i tradycję wiary, którą chcą się dzielić z drugimi. Taka jest moja wizja misji teraz. I się spełnia, czyli zmieniła się, prawda, troszeczkę. Tak. Nie sama parafia ogólnie, ale jeszcze zadbanie o to zaplecze duchowe, duchowieństwa miejscowego. Tak. Właśnie, jak jest z powołaniami miejscowymi do zgromadzenia księdza, czyli do franciszkanów? Jak wygląda ta sprawa? Czy dużo jest zainteresowanym? Jak powiem o naszym kraju, który nie wiem, czy jest jakąś specyfiką, ale i dla nas, i dla innych, ja jestem też odpowiedzialny, jeżeli chodzi o koordynację prowadzenia wykładów takich wspólnych dla wszystkich zgromadzeń razem na poziomie postulatu. Byłem też ogólnokrajowy. Tak. Byłem też odpowiedzialnym diecezjalnym przez 5 lat za wspólnotę zakonną jako referent diecezjalny dla życia konsekrowanego. I wiem na czym to polega, że jest mało, dwie, trzy osoby, cztery, bo ja mówię tak, na roku, w tym zgromadzeniu, w tym domu, nie jest wielu. Na 10 domów zakonnych zgromadzeń, które uczestniczą w tym wspólnym organizowaniu wykładów, formacji, ludzkiej, chrześcijańskiej i zakonnej. Na pierwszym etapie na postulatu było 22 osoby, później było 20, teraz zostało 14. Od października. Czyli ono odpadło wiele osób. W ogóle co przyciąga do zgromadzenia, w ogóle do wyboru takiego stylu życia, a co w pewnym momencie koryguje ten pierwszy wybór? Że ludzie rezygnują. Są dwie sprawy. Te, które są deklarowane, bo jak przyjmuję młodych tak na rozmowy zainteresowanych, mam takich kandydatów, może 6, wszyscy mówią, a świętego Franciszka, a czytałem książkę, a podoba mi się, że on był bogaty, a zostawił wszystko, był ubogi i służył ubogim i chorym i trędowatym. Mówię, no tak, a ty co? No właśnie to mi się podoba. Mówię, no ale ty jesteś ubogi teraz. To może u ciebie to będzie odwrotnie, bo to masz tylko dwie koszule czy spodnie, to może chcesz przyjść, żeby mieć więcej, że będzie odwrotnie, bo wiesz, że tutaj znajdziesz. A nie, no, motywacje są różne. Ja mówię, ale deklaracja jest taka, że w kierunku dobra, nie? I należy uszanować, że to jest szczere. Ale to trzeba pomóc, żeby to rozświetlić. Rozmawiałem niedawno jeszcze przed wyjazdem teraz z naszymi dwoma, którzy kończą ten pierwszy etap dwuletni. I mówię, no zobacz, jak przyszedłeś tutaj teraz w październiku 2009 i dzisiaj, i gdzie jesteś dzisiaj teraz? Jest takie jakieś otwarcie się oczu i serca na nowość i trzeba mnie to skorygować, żeby były motywacje takie, że przychodzę nie żeby otrzymać, bo wiem, że otrzymam wiele, ale przychodzę sercem, żeby dać. Mówię, w samym wyrażeniu konsekracja to znaczy dawanie, czyli jak przychodzisz tutaj, to chcesz dać. Nie mów o tym, że tamto czy tamte, to są detale może, że takie coś, służyć młodym, służyć ubogim. Mówię, przychodzisz, żeby dać. Jak tego się nie nauczysz, to twoje miejsce nie jest tutaj. Jak powiedziałem otwarcie, mówię, słuchaj, widzisz, że niektóre sprawy zapominasz, że tam ci brakuje. Ile razy się spóźniasz, ile razy to i tamto. Nie, takie drobne rzeczy, mówię, dla nas najważniejsze to jest życie braterskie, czyli służba, że jestem tu, żeby dać drugim, a inni też mi dają, bo są dla mnie, ale nie tak, żebyś przyszedł i przyjmował tylko. Bo motywacjami, i to mówię teraz może ogólnie, i u nas, i tego, że bardzo często to jest tak, że otrzymam, że mi dają jedzenie, spanie, wychowanie, uniwersytet czy coś takiego. Ale nie należy tego odrzucać, tylko tak, to jest może pierwsza linia taka rozeznania, a potem będzie. Jeżeli zrozumiesz, jaka jest prawda, jeżeli taka jest prawda, że Pan Jezus Cię wzywa, to On Cię nauczy, że masz dawać, a nie brać. A jeżeli bierze, to znaczy, że otrzymujesz. Mówię, my jesteśmy tak, jak oni mówią, otrzymuję, żeby dawać. A nie, żebym przyszedł tutaj, żeby brać. To niuanse w tym, nie? I to, no właśnie, to jest cały trud mojej pracy aktualnie, żeby pomóc młodym, tym rozeznaniu. Ile osób rozeznało tak właściwie swoją drogę podczas tej posługi misyjnej w tym kraju?
wracam do historii, to znaczy do tych lat, gdybym liczyłem kiedyś, jadąc samolotem, pan wie, 3 godziny na kolejne zebranie, byłem radnym prowincjalnym tam przez kilka lat. Mówię, no, za te lata, kiedy byłem wychowawcą w nowicjacie, to przyjęliśmy 52 osoby. 52 osoby. Ci, którzy złożyli ślubowania na całe życie i ci, którzy zostali kapłanami, było ich 12, w tej chwili 3 zmarło, także zostało chyba 8-9. Ja mówię tak, na 6 lat 52 osoby, ale to były lata 80-86, czyli jest teraz 15 lat temu, nie? I zostało ich 8 praktycznie. Czyli z 58, no 1/5, 20% może, nie? I wydaje mi się, że to byłby taki procent między 10-20% przychodzących, to zostanie. Lepiej mówić o osobach niż o procentach, bo to są 2 osoby, mówić ilu braci, nie? I wydaje mi się, że to... Ale kiedyś proponowałem, mamy taką, no, kartanę, salę przyjąć, werandę, nie wiem. Mówię, tu napiszę wielu wybranych, mało wezwanych, nie? Powiedzieli, nie, bo to się wystraszą, jak im taki napisze. Mówię, ale to jest realia Ewangelii, że nie wszyscy, którzy przyjdą, zostaną. Nie? Może na koniec o marzeniach księdza. Jaki ksiądz ma marzenia co do tej swojej posługi misyjnej? Co chciałby... Pani Mariu, ja nie wiem, po marzeniach... Plany? Plany, marzenia? Aha, marzenia nie. Plany, nie wiem, ale... Raczej troski takie, troski, paskiem marzenia. Nie mam jakiejś. Pan Bóg mi daje, mówię, zdrowie, siły, nie, ja mam 60 lat, mówię, nie, że tu mogę jeszcze działać i służyć. Moją troską jest tyle, żeby to, że szczególnie, żeby jako bracia, których tam posłano, żebyśmy mogli umocnić tych młodych, którzy są, bo widzę, że to jest jeszcze słabe. I takim konkretnym takim pierwszym krokiem to było to, że myśmy byli troszkę tak, no, zagnieźnieni, może nie tak, w ciasnym małym domku przez kilka lat. Mało wygód, to też było dobre, ale ciasno i naprawdę i nie można było. Teraz kończymy budowę, bo to był kupiony dom od pewnej rodziny, tam w dzielnicy takiej, wśród ludzi. Kończymy budowę naszego domu formacyjnego. Przewidziane, że jest to, co należy, i duża kaplica, i klasa, i wszystko, i okej. Będzie błogosławienie, my tam nie będzie 7 czerwca teraz. A następny etap, że ci, którzy skończą i którzy będą na następnych etapach formacji początkowej, żeby mogli znaleźć też u nas, czyli w RCA, w Republice Środkowej Afrykańskiej, dalszy etap. I takim, powiedzmy, projektem czy marzeniem to jest to, żebyśmy mogli współpracować z naszymi braćmi kapucynami, tam gdzie są na północy. Mają swój dom, studium, czyli powiedzmy, mówi się filozofii, teologii, ale to jest dla wszystkich braci, nie tylko dla państwa. Wszyscy bracia po nowicjacie mają formację tam, w Buła, 400 km, 450. Współpracują z karmelitami, współpracują z takim zgromadzeniem księży Betaran, to jest tam Baskowie głównie. I zapraszają nas do współpracy. Jest miejsce, jest dom pozostawiony przez zakonnice, które zostawiły tam. Biskup nas wzywa, a nam brakuje ludzi. Takie marzenie, żeby znaleźć w czasie urlopu 2 braci z Polski albo francuskojęzycznej jakiejś. 2 ludzi. Żeby móc otworzyć nowy dom prowadzenia następnego etapu wychowania młodych. Bo my mamy pierwszy postulat, nowicjat jest wspólny w Kongo, ale żeby następne etapy, powiedzmy, teologii czy wychowania braci były w tym kraju. I to będzie mocne dla nas. To pięknie, w ogóle życzę, żeby się, no to marzenie, no, i ta troska się spełniła, bo teraz ksiądz przyjechał na urlop. Na jaki czas? 3 miesiące, do końca sierpnia. Na 3 miesiące, żeby udało się do współpracy znaleźć tutaj kilka osób. Nas jest prawie 1200 franciszkanów w 5 prowincjach tu w Polsce. No, ja mówię, jest potrzeba i tu w kraju, jest potrzeba i na wschodzie, ale mówię, żeby 2 ludzi się nie znalazło. No. Życzę, żeby się udało znaleźć jeszcze więcej niż 2 osób. Dziękuję pani.